Witam serdecznie wszystkich na moim kanale Loelias Oracle i zadam pytanie, czy partner tęskni? Czy partner, partnerka tęskni za panią, za panem? Proszę się skoncentrować na partnerze, partnerce, w zależności kto ogląda ten kanał, i proszę zadać pytanie, czy partner, partnerka tęskni za mną? Czy partner za mną tęskni? Czy partner za mną tęskni? Czy partner za mną tęskni? Proszę Lenormand karty o odpowiedź. Czy partner tęskni? Pierwszy rząd Lenormand kart jest, co partner ma w głowie, czyli poziom mentalny. Środkowy, czyli drugi rząd, co partner ma w sercu, czyli poziom emocjonalny, uczuciowy. I trzeci rząd, co wydarzy się w najbliższej przyszłości, czyli co będzie. Zobaczymy, jakie uczucia są i jaka odpowiedź na nasze pytanie, czy partner tęskni. W przełożeniu mamy drzewo, czyli partner jest stabilny, przechodzi transformację, jest osobą stabilną, tak? Czyli zobaczymy, być może przemyślał, przeszedł jakieś zmiany na poziomie głowy, jest niepokój, rozterki, jest też ciężko, po prostu analizuje tutaj mężczyzna, czy partner, czy partnerka analizuje myśli, przygląda się tym sprawom relacji waszej dokładniej, bierze wszystko pod lupę, analizuje, bardzo analitycznie podchodzi tutaj do sprawy, jakie się między wami wydarzyły, czy jaka jest relacja, i obciąża go to, jest to dla niego ważne, ten temat jest, ten związek jest na pewno dla niego ważny, ale obciąża go ten temat i ma tutaj jakieś troski, jakiś niepokój, jakieś frustracje, być może wydarzyły się jakieś między wami sprzeczki, kłótnie, niepotrzebne dyskusje lub jakieś poróżnienie, prawda? Więc obciąża go to i myśli o tym, analizuje. Więc w głowie ma na pewno jakieś obciążenia, ciężkie myśli. Zobaczymy, co na poziomie serca, co w emocjach. W emocjach, tak, chce... Olala. Chce na pewno nawiązać komunikację, chce wysłać jakąś wiadomość, chce, byście się komunikowali, czy pisemnie, czy przez e-mail, messenger, WhatsApp, telefon, w różnej formie, prawda? Chce się spotkać, czyli tęskni. Chce się spotkać, czy osobiście w jakimś publicznym miejscu, czy w internecie, poprzez te socjalne netzwerki. Ale niestety jest tutaj na poziomie emocjonalnym, w sercu jakieś, no, jakieś tutaj komplikacje, jakieś przeszkody, jakieś być może jakaś trzecia osoba, czyli kobieta,
młoda, atrakcyjna, o brązowych włosach, konkurentka, kochanka, jakaś partnerka, być może ktoś, kto zatruwa tutaj, przeszkadza w tym związku i nie dochodzi do tego spotkania waszego, do tej komunikacji, ponieważ ta, jak to się mówi, jadowita żmija tutaj coś zatruwa. Ale jest na pewno ta żmija, ewentualna jakaś intrygantka, jakaś fałszywa kobieta, na pewno tutaj powodem tych kłótni, waszych jakichś tutaj problemów, niepokoju, które są w tym związku. Więc jest tu jakiś fałszywy jad tej żmii, który tu zatruwa i przeszkadza w tym, byście się spotkali i komunikowali, co będzie w najbliższej przyszłości. Więc trzeci rząd pokazuje pozytywne karty. Jest tutaj karta gwiazdy, czyli pod szczęśliwą gwiazdą szczęście, emocje, pozytywne emocje, tak? Pozytywne wibracje, czyli wszystko zakończy się tak jakby szczęśliwą gwiazdą. Jest tu mężczyzna, który chce stabilizacji, chce w końcu wyjaśnienia tych spraw i stabilnej relacji, stabilnych relacji pomiędzy wami, tak? Patrzy w kierunku tutaj tej kotwicy, czyli chce się stabilnie zakotwiczyć, chce być szczęśliwy, tęskni na pewno za tym szczęściem z wami. No niestety nad tą stabilnością tutaj widzimy tą jadowitą żmiję, czyli tą osobę, która tutaj intryguje, która przeszkadza właśnie w tej stabilności tego związku i która jest powodem tej sprzeczek, niepokoju, obciążeń. I tego jego właśnie rozmyślania w głowie, tak? Czyli ta osoba zatruwa waszą relację. Nie wiem, czy jest to osoba właśnie trzecia, kochanka. Jeśli chodzi tutaj o karty, które są na rogu tego czytania, to jest tutaj wielka analiza w głowie tego partnera, partnerki, o którą pytacie państwo. Analiza, rozmyślania, brania wszystko analitycznie pod lupą. Chodzi tutaj o wasze sprzeczki, kłótnie, jakiś niespokojny czas, kryzys, tak, w tym związku. Należałoby to też usunąć, posprzątać, wyjaśnić. Chodzi tutaj, by była stabilizacja w związku, byście byli szczęśliwi, by te relacje się wyjaśniły, byście czuli po prostu oboje, że możecie być siebie pewni, że możecie być tego związku pewni. Chcecie być bowiem oboje szczęśliwi, tęsknicie za tym szczęściem. No i będzie to jakiś list, komunikacja, nawiązanie właśnie kontaktu, by się spotkać, lecz przeszkodą, która jednak być może usunie się, ponieważ jest tutaj już na wyjściu, tak? Ale niestety jeszcze jest tutaj, że na pewno powodem jest tutaj ta osoba trzecia. Niezależnie kto to jest, czy to jest kochanka, czy to jest jakaś osoba intrygująca z rodziny, czy przy domu, czy jakaś konkurentka wasza, jakaś zazdrosna osoba o wasz związek, czy osoba, która chce tego widocznie z tego związku wyrwać. Jest ktoś, który intryguje strasznie i stoi pomiędzy wami. No ale to drzewo pokazuje na jakieś tej zmiany, transformacje, przemiany jego mentalne. Tutaj jest niestety straszny niepokój, no chaos, tak jakby nerwowość, prawda, że nie macie kontaktu, że relacja jest na razie niedobra, niestabilna, ale jest już klucz, są jakieś pomysły, by otworzyć nowy rozdział w tej relacji i by na nowo obudziły się uczucia, pożądanie, seksualność,
i żeby odstawić te wszystkie maski, żeby nie było już fałszywej gry między wami. To jest właśnie te spełnienie marzeń o głębszych uczuciach, tęsknota za głębszymi uczuciami, tęsknota za miłością, tęsknota, by połączyła znowu was piękna relacja miłosna, miłość. I tego chcecie. Jesteście tutaj osobą pytającą, która patrzy w kierunku właśnie miłości, wyjaśnienia tych spraw i stabilności pięknego domu, rodziny, pięknego związku, pięknych relacji. Jest również zaproszenie, czyli kwiaty, zaproszenie, podarunek, przeprosiny, niespodzianka, która niedługo przyjdzie. Zobaczyłam troszkę w głąb tej talii kart, ponieważ sama byłam ciekawa, jak to się dalej rozwinie poprzez tutaj te intrygi tej osoby. Chciałam spojrzeć, jak, co dalej pokazują karty, ale bardzo pozytywnie się to rozwija. I tego Państwu życzę z całego serca, by tutaj tą intrygancką osobę, która pomiędzy Wami stoi i coś miesza w tej relacji, by szybciutko wyjaśnić tutaj te sprawy i się spotkać, porozmawiać i no, znaleźć stabilność, o której bardzo myślicie. Na pewno tu partner jest myślami z Wami, tęskni, myśli o kontakcie, o spotkaniu, o stabilności, o szczęściu, analizuje. Także jest odpowiedź, że partner tęskni. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Proszę o kciuka, proszę o subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia.